24 sierpnia wspominamy świętą Emilię de Viala, dziewicę i zakonnicę. Emilia urodziła się w Gaillac we Francji 12 września 1797 roku. Jej matka była córką barona i znanego lekarza w Paryżu. Emilia miała jeszcze dwóch młodszych braci. Ojciec oddał ją do zakładu sióstr w Paryżu, gdzie także odbywała naukę. Kiedy powróciła do domu, matka już nie żyła, a domem zawiadywała despotyczna macocha. Wiele razy dochodziło więc do konfliktów pomiędzy pierworodną córką a ową kobietą. W sercu Emilii rozgrywał się dramat. Z jednej strony pociągał ją świat ze wszystkimi przyjemnościami, do których miała prawo, a z drugiej strony łaska Boża ciągnęła ją nieodparcie ku wyższym ideałom. W roku 1816 odbywały się w jej miejscowości misje. To one zdecydowały o tym, że Emilia postanowiła oddać się na wyłączną służbę Panu Bogu i bliźniemu. Miała wówczas zaledwie 19 lat. Zaczęła przyjmować do domu rodzinnego ubogich i potrzebujących, starców i opuszczonych. Macocha wyśmiewała to postępowanie i dokuczała Emilii. Ojciec milczał, nie chciał bowiem zrazić sobie doskonałej administratorki, a z drugiej strony kochał swoją córkę. Trwało to przez kilkanaście lat. W roku 1832 dziadek Emilii, baron Portal, zmarł i zostawił jej spory majątek. Wówczas zakupiła ona w Gaillac duży dom i w sam wieczór Bożego Narodzenia przeniosła się do niego. Rychło wokół niej skupiły się dziewczęta o podobnych ideałach. Tak powstała nowa rodzina zakonna, sióstr od objawienia świętego Józefa. Taką nazwę Emilia przyjęła dla upamiętnienia sceny ewangelicznej, kiedy to anioł uspokoił we śnie świętego Józefa o cudownym poczęciu dziecka w łonie Maryi. Opiekę duchową nad zgromadzeniem roztoczył biskup z Albi. W tym czasie w Algierze wybuchła epidemia. W miejscowym szpitalu potrzebna była pomoc. Brat Emilii, Augustyn, który był wówczas konsulem francuskim, zaprosił siostrę, aby przysłała swoje duchowe córki. Siostry szybko zyskały tak wielki szacunek wśród muzułmanów, że nazwano je białymi marabutkami. Marabutami nazywali oni ascetów muzułmańskich. Fundacje w Algierze zaczęły się mnożyć. Siostry prowadziły szpitale, przytułki i szkoły. Niestety miejscowy biskup Algieru chciał od siebie całkowicie uzależnić młode zgromadzenie. Doszło do tego, że Emilia musiała zlikwidować wszystkie placówki na tym terenie. Opatrzność wynagrodziła jednak bolesny cios. Siostry zostały bowiem zaproszone do Trypolisu, na Cypr i do Bejrutu. Z tej okazji Emilia odbyła pielgrzymkę do Egiptu, na miejsce, gdzie miała mieszkać przez pewien czas święta rodzina. Potem udała się do Ziemi Świętej. Po cierpieniach, jakich Emilia doznała w Algierze, jeszcze boleśniejsze wydarzenia spotkały ją w samej Francji. Doszło do tego, że musiała zlikwidować dom macierzysty i kilka innych. Dom generalny przeniosła do Tuluzy. Szczególnie miłe przyjęcie zgotowały jej i jej córkom duchowym święty Eugeniusz Mazenot w Marsylii. Pod jego opieką dzieło nadal pięknie się rozwijało. Emilia zmarła w opinii świętości 24 sierpnia 1856 roku w Marsylii, po 59 latach pracowitego życia. Została beatyfikowana przez papieża Piusa XII w roku 1939, a kanonizowana przez tego samego papieża 24 czerwca 1951 roku. Módlmy się. Panie nasz Boże, święta dziewica Emilia wiernie Ciebie miłowała. Niech zapali nasze serca ogniem Bożej miłości, który przekazała swoim towarzyszkom ku chwale Twojego Kościoła, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.